Jak podobało się panom to wspólne oświadczenie premiera Netanyahu, premiera Morawieckiego, no i słynne wystąpienia dwa sejmowe i senackie premiera Morawieckiego? Czy to jest wielki sukces polskiej dyplomacji, jak chce rząd, czy może jest zupełnie inaczej, panie Macieju? Jak już jesteśmy przy piłce nożnej, to ja zacytuję redaktora Dobskiego z Wprost, który napisał dzisiaj na Twitterze, że Nawałka powinien, biorąc przykład z premiera Morawieckiego, powiedzieć, że z Senegalem i Kolumbią osiągnęliśmy satysfakcjonujący kompromis, który w przyszłości zaprocentuje, tak? Bo to jest mniej więcej takie życzeniowe myślenie.